Ink na antenie czwórki, teraz na antenie przemili goście. Powiem tak, jak sobie przygotowałam. Autorzy najprawdopodobniej najlepszej płyty 2014 roku. Powiedziałam to mniej więcej chyba trzeci raz w tym roku w trakcie spotkań z artystami, więc już nie używajmy więcej tego określenia. Najprawdopodobniej jednej z najciekawszych, bo tak mi się wydaje po tym, co usłyszałam, a miałam przyjemność zapoznać się z tym materiałem. Robert Dodds, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogliście tak po polsku? W sensie nazwa po polsku. A nazwa po polsku. Co, nic lepszego nam nie przyszło tak, do głowy. Tak, ta nazwa to... Ale rozumiem, że w trakcie, jak coś przyjdzie, to ewentualnie zmienicie. Oczywiście, w ogóle może zmienimy całą formułę. I zaczniecie śpiewać szanty. Na przykład. Tak. Albo bardziej folkowo, słucham. To jest modne teraz. Wiesz. Akustycznie. No tak, to prawda. A możecie nie iść na razie tą drogą, proszę. Możemy. Ania Iwanek, Stefan Głowacki, nic nie pomyliłam. Moi goście zostaną z nami przez najbliższą godzinę i będziemy rozmawiać o tym, o czym kocham najbardziej, rozmawiać o muzyce i to naprawdę dobrej muzyce, tym bardziej to cieszy. Na szczęście jeszcze nie ma takiego przymusu, żeby rozmawiać o złej muzyce, bo czwórka serwuje tę najlepszą. Pierwsze muzyczne wspomnienie, jak zamkniesz Aniu oczy, to co ci przychodzi do głowy? Jezu. Może być siara. Nie bójmy nie, się nie prawdy. Nie, to nie siara. To jak śpiewałam, jeszcze jak mieszkałam za granicą, to śpiewałam piosenkę o lokomotywie. Za granicą o lokomotywie? Ale to Kylie Minogue, tak? Dokładnie tak. Znaczy, zaczynałyśmy razem, tylko ona po prostu szybciej trochę poszła do przodu. I posunęła się w lata. Albo ja po prostu się ładnie starzeję. To też może być ten sposób. To faktycznie. Stefana, to może zabrzmieć trochę pretensjonalnie, ale Chopin, którego puszcza mi moja mama, jak byłem mały. Moja mama stwierdziła, że to nauczy mnie i mojego brata jakieś tam zdolności muzycznych i nas tam tłukła tych właśnie klasyków z tego Chopina, jakoś tak pamiętam. Najbardziej. Przez mgłę. Tak, jako takie pierwsze wspomnienie rzeczywiście. Mama też mi tłukła Chopina, myśląc, że też coś ze mnie w tej materii będzie. Niestety się nie udało. Na szczęście jesteście wy, wynagrodzicie to także mojej mamie. I wszystkim mamom. I wszystkim mamom, które wierzą, że słuchanie Chopina cokolwiek zmieni w utalentowaniu muzycznym swoich dzieci. Co było dalej? Skoro była Kylie Minogue, skoro był Chopin, jak się potem wasz rozwój artystyczny, muzyczny kontynuował? No ja później zostałam zapisana przez moją mamę do szkoły muzycznej, ale jako już byłam dosyć kręgowym, leniwym dzieciakiem, dosyć szybko wymyśliłam sobie miliard wymówek, żeby tam nie chodzić, że najpierw chodziłam na skrzypce, ale wymyśliłam sobie ból ręki taki, że w ogóle paraliżujący, oczywiście nieistniejący i mama jakby nie nagliła mnie do tego. Potem szereg innych instrumentów, aż w końcu wyrzucono mnie ze szkoły muzycznej. I mogłaś się zająć muzyką na spokojnie. Zatwierdzając, że się po prostu do tego nie nadaje. No i to jakby były próby, ale nie udało się. Stefan, u ciebie? No ja się od tego Chopina tak nastawiłem na muzykę, że też uciekłem w ogóle nawet nie poszedłem na... Też był taki pomysł, żeby do szkoły muzycznej coś, ale się zaparłem, że za nic. Więc tak na dobrą sprawę sam się gdzieś tak pod koniec podstawówki do muzyki skłoniłem. Zaraził mnie kolega, który miał keyboard. Mhm. Też sobie kupiłem taki keyboard. Znaczy tam pamiętam, kosztował 300 zł. Jezus, jak na tamte czasy to musiał być majątek. Nie, to już były nowe. Nie, to był keyboard Casio, nieśmiertelny i ten kolega nauczył mnie przez telefon, jak grać kankana. Znaczy, mówił mi te dźwięki, które mam grać i sobie ja tam jakoś to przedstawiłem, się nauczyłem grać kankana i to była pierwsza melodia, którą umiałem. No to jeszcze parę takich historii wyciągniemy. A kiedy po raz pierwszy się spotkali? 9 chyba, bo ja w 10 to już siedziałam w Danii. To 9. Jak to było? Tutaj Polska, czy jakiś świat, czy przypadek? W San Francisco, wiesz. Tu w Warszawie. To chyba na Ursynowie, tak? Ty przyszedłeś do chłopaków na próbę? A tak, graliśmy... Kiedyś jeszcze w takim zespole, razem, dawno temu. Grającą muzykę gdzieś tam około funkową. I Ania tam śpiewała, ja tam grałem na klawiszach, a później jeszcze żeśmy sporo razem grali na takich jam session w klubie Obiekt Znaleziony, który już nie istnieje. Nie istnieje, to prawda. Tak, ja tam miałem okazję co 2 tygodnie to jakoś tam prowadzić, więc Ania wpadała i to był zawsze taki dobry oddech od tych wszystkich chłopaków, którzy grali solówki na gitarach i na gitarach, więc ta wokalistka zawsze robiła tutaj dużo dobrego. No a co było dalej? Przekonamy się już za moment. Dziś będziecie mogli posłuchać u nas tego, czego możecie się spodziewać po nowym krążku Robert Dodds, kiedy płyta się ukaże.
Wrzesień? Tak, tak, we wrześniu. Dobrze celujecie. Im później wydacie, tym większa szansa, że zostanie w pamięci krytyków. Do końca roku, tak. Tak, żeby się załapać na podsumowanie. Tak, tak, to myślimy o drugiej połowie grudnia. Nie, to już są już te kolędy. Nie, to już wtedy kolędy, a poza tym, wiesz, oni już mają przygotowane te zestawienie. Ale mamy dwie kolędy na tej płycie jeszcze. No, to co, jedną piosenkę wielkanocną, więc jedziemy Rubber Ducks.